zaczynało się, no może nie najbardziej szczęśliwie. Natomiast wiem, że wróciłeś nie tylko z tej przemiłej uroczystości w Paryżu, gdzie otrzymałeś właśnie to trofeum za zdobycie Pucharu Świata, ale wcześniej byłeś już na ciężkim obozie przygotowawczym. Tak, to prawda. Witam Państwa serdecznie. Rzeczywiście jesteśmy chyba w najbardziej rozpędzonym momencie przygotowań do Dakaru, przynajmniej tych fizycznych, bo samochody już w tej chwili są na łodziach, już sobie płyną spokojnie, tam już nie można nic zrobić. Auta są, moje auto akurat jest zupełnie nowe, także będziemy jeszcze testowali w Argentynie taki krótki shakedown, czy takie już ostatnie próby, czy samochód będzie, czy wszystkie elementy na pewno poprawnie działają, ale z racji tego, że wszystko jest nowe, powinno być bardzo dobrze, przynajmniej z doświadczeniem naszego zespołu. My oczywiście spędziliśmy prawie 2 tygodnie w górach, jeżdżąc rowerami, biegając, pływając, robiąc bardzo różne ciekawe też techniczne ćwiczenia, gdzie mogliśmy nie tylko ćwiczyć naszą fizyczność, ale także poruszać lewą i prawą półkulę mózgową, co wiadomo, że dla kierowców rajdowych nie jest łatwą czynnością. Także staramy się nie tylko trafiać w drogę, ale także poruszać tymi komórkami, które zwą szarymi. Puchar Świata wywalczyłeś z niemieckim pilotem Andreasem Schulzem, natomiast no, Państwo już myślę o tym też wiecie, że Krzysztof będzie miał nowego pilota w swoim samochodzie podczas Dakaru, Konstantin Żilcow. Domyślam się, że był również na tym obozie przygotowawczym. Jak wyglądały no, pierwsze kroki, jeżeli chodzi o wzajemną współpracę? Tak, to prawda. Zmiana nastąpiła podczas testów w Maroko. Sven Kwant, nasz szef, stwierdził, że będzie moim pilotem teraz Konstantin Żilcow. Ja, tak jak mówiłem, jestem częścią tego zespołu i w zasadzie pracownikiem, można powiedzieć, dla zespołu X-Ray. I oczywiście przyjąłem to z pokorą i spokojem. Bardzo cenię Konstantina, to jest bardzo dobry pilot, ale rok spędzony z Andym Schulzem i zwycięstwo w Pucharze Świata do czegoś zobowiązuje i szkoda mi tych dni i w zasadzie godzin spędzonych razem w samochodzie. Ale oczywiście poddałem się tej strategii. Uważam, że Konstantin jest świetnym pilotem. Na pewno już po pierwszych testach, bo siedzieliśmy parę odcinków specjalnych razem w Maroko, żeby złapać jakiś język. No i muszę Państwu powiedzieć, będzie to może nie dla wszystkich miłe, ale wygląda na to, że będziemy jednak w samochodzie mówili po rosyjsku, bo akcent Konstantina, jeżeli chodzi o angielski, jest tak no, trudno zrozumiały przy hałasie, jaki jest w samochodzie, że moja znajomość rosyjskiego chyba się przyda do tego, także Yama 3, to jest takie Hall Attention Free, będzie niestety w samochodzie funkcjonowała. Może to się pewnym częściom naszego społeczeństwa nie spodoba, ale już proszę Państwa, tak historia zatacza takie kręgi, że Polak w niemieckim samochodzie z rosyjskim pilotem. Taki to czas. I muszę Państwu powiedzieć, że najpiękniejsze było stwierdzenie, jak wygraliśmy Ride Silkway, gdzie przecież startowaliśmy z Placu Czerwonego i jadąc przez ziemię rosyjską, jadąc najpierw do Morza Kaspijskiego, później do Czarnego, no Rosjanie przez pół rajdu nie mogli w ogóle wymówić, że Polak prowadzi ich rajd. Także jak zacząłem mówić po rosyjsku, no to wtedy te słynne stwierdzenie Rosjan: kurica nie ptica, Polsza nie za granica. Pewnie większość z Państwa zrozumiało, o czym mowa. I już wtedy zaczęli mówić, że jednak Hołowczyc rzeczywiście prowadzi ten rajd i go wygrał na koniec pan Miedwiediew, bo wtedy Miedwiediew był na mecie, shakehandował nas i było bardzo miło. Także takie są chwile, proszę Państwa. Ja się cieszę, że mam rosyjskiego pilota. Myślę, że ta nasza także historia, która gdzieś się zawsze toczy i są jakieś niepotrzebne niuanse, pokazuje, że my w sporcie nie mamy granic. No proszę, nie znaliśmy Krzysztofa z takich jeszcze lingwistycznych talentów, także gratulujemy. Krzysztof to oczywiście nauczyciel Martina Kaczmarskiego. To jest ten wielki program, który Państwo znacie, Mistrz i Uczeń. Już nie będę pytał o wyniki tego nauczania, bo wiemy, że wyniki są znakomite. Martin pokazał już zresztą w kilku startach w tym roku, że potrafi bardzo szybko jechać. A raz, o ile pamiętam, na tym ostatnim rajdzie w Portugalii, nawet na jednym odcinku specjalnym,